No dzień dobry. O, godzina jest. Zaraz zobaczę. Obecnie właśnie od Asi Basi będę pizzę jadł. Podgrzewałem sobie śniadanie. No, 7:16. A wczoraj co? Nagrałem z telefonu, to po prostu młodzież petardami rzucają. Debilizm szerzy się. A Kaciu wezmę. Co zrobisz? Piekarniku. A, Luksusiak się zadzwonił, że w areszcie. A psa zabrali. Już wreszcie. Wczoraj wieczorem dzwonił. Już wreszcie psa zabrali. A mogli zabrać, ja ci powiem. Radiowóz podjechał i zabrali. I zawieźli. Psa cię wierzę, że psa zabrali. Mogli psa zabrać. A ty tak gadasz nie wiadomo co o to. To wszystko. I zaraz niedługo mnie zabiorą. A ciebie za co? Psa nie ma. Ciebie nie zabiorą. Jak nie zabiorą? Zabiorą. Dzielnicowa już zawiozła mnie. No. Do przychodni zawiozła. Ha. Mnie do chroszy wozili na badanie i puścili. Ha. A ciebie? Kto ciebie zabierze? Powiedz. To ty psa zabiłeś? Zamordowałeś? O ja, o. Jakiego za psa jeszcze będę na komisariat muszę się zgłosić w poniedziałek. A w poniedziałek ja idę do lekarza. Pora dzielnicowa. Do lekarza idę. Powiedziałem, że zadzwoni. A pizza z ketchupem. Rabnik. Mojego wspaniałego aniołka. To lajta robiłem. Pizzę wysłała. No, to jest. No i napisała, że kocham ciebie. Ale jeszcze to są tylko słowa. Musimy się pokochać, żeby się kochać. O, tak mogę powiedzieć.
matka zrobiła. No jak już tyle czasu, a poniedziałek urodziny. Ma mój aniołek. Co ty, psa zabiłeś? Nie zabiłeś. A on od psa nie dbał. Psa trzeba odpchlić, lekarza zaprowadzić i tak dalej, uszczepić. A on tego nie robił. Jak nie robił? Jak obok jest lekarz. On z okiem coś się działo i do lekarza. Ja mogę powiedzieć też, że o... A dobrze. Wprowadziłem. No dupę masz rozpierdoloną, też dobrze. No, przez kogo? No, przeze mnie, tak? A, widzicie? Przez was. Wszystkich. A przez wszystkich? Tak. Bo dzwoniliście na mnie. Tak. Cukrzyca, no tak, padał, zapalenie płuc, cukrzyca, cały ten nieprzytomny prawie kurwa tutaj był, zabierali. To po co dzwoniłeś? Po chuj. To już nie będę dzwonił. To jak poniedziałek będę, to powiem, ja już też nie powiem, będę dzwonił. Poniedziałek będę. Też nie, powiem. Ja pani... przepraszam bardzo, ja... Idę swoje sprawy załatwiać. A nie swoje. No właśnie. No właśnie. Ze mną nigdzie nie... Ja ani razu już nie wsiądę, ani w sam. Taksówkę, nigdzie nie wsiądę z tobą. Ja teraz sobie wezmę i pojadę sam. To jedź. No. Dobranoc. Zajadę na trójkę i wtedy powiem. A ja pierwszy przedłonię, czy dzielnicowe jest. Kurwa, to bez pozwolenia wyłączać? Telefon? Całą noc nikt nie dzwonił, kurwa. Całą noc. Spokój było. Raz tylko, że rzucili petardami, to ja zadzwonił na policję. A tak nie. Ale to kurwa zmień numer telefonu, to kurwa ja będę wiedzieć, gdzie dzwonisz. Bo Play nie powie tobie, gdzie dzwonił, kto. Gdzie. Właściciel. A tu tak. Jakieś... Telebimę, chujibę. Słyszeliście. Jakaś nowa sieć. Że ja będę wiedzieć, jakiś Wajmsławek, to ten, Mariusz jakiś. Może nie Boży. Że to wysłuchiwa codziennie. Żeby on, Mariusz nie może wiedział, gdzie ja dzwonię. Bo z Play'u nikt się nie dowie. Ja się pytałem, jak wstąpowałem. Pani, a jak wstąpię nowo, to przypuśćmy policja, czy tam... no policja to tak, ale inne prywatne osoby dowiedzą się o numer. Jak pan sam nie powiesz, to my nie zdradzimy. No to właśnie podajecie mój numer no. Też. Dzwonią, numer podaj, ja mówię, nie wiem, nie wiem. Mówię, podaj, a ty mówisz, nie, dziękuję, do widzenia. Sam rozdajesz numer. Przychodzą. Ja? Sam ja rozdajesz numer? Aha. Jebany kurwa, ty jesteś debilem. Debilem jestem, numer masz, ja rozdaję, tak? Masz, rób to i to. No nie będę nagrywał. Przeklęta i Kononowicz jest.